znaleźliśmy się tu wszyscy, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób tworzy się markę blogera, tak? Generalnie, jak rozkręcić tę markę od zera do bohatera. Słuchajcie, jest bardzo łatwy sposób, właściwie dwa sposoby na to, żeby zostać sławnym blogerem. I one są zawarte właściwie na jednym slajdzie i na tym skończymy, dobra? Jak zostać sławnym blogerem? Dwie ścieżki. Najpierw musisz zostać sławny, potem musisz zostać blogerem. No i jesteś sławnym blogerem. Albo musisz zostać blogerem, no i musisz zostać sławny i jesteś sławnym blogerem. Dziękuję bardzo. Nie, tak naprawdę to nie jest takie łatwe. Wow, czekajcie. Komputer mi zjeżdża. Czy da się zrobić tak, żeby on nie zjeżdżał? No właśnie, on jest taki płaski, że ten... No nie. Czy możemy zrobić tak, żeby nie zjeżdżał? To bardziej się wysuwało. To coś. Ewentualnie, żeby było proste? Albo co na ziemi postawię? Może użyć taśmy. Moje słabe serce. Nie, ale właśnie, będzie zjeżdżał, także mogę tu stać, ale mnie to nie urządza w ogóle. A ekran będę widział wtedy? Nie, mam tu następny slajd i tak dalej. Nie, poważnie, potrzebuję czegoś tutaj przylepić, żeby mi nie zjeżdżał. Możemy coś tu przylepić. Taśma, jasne, taśma na konferencji. Proszę? Dużo. Przepraszam za przerwę techniczną, tak? Będziemy walczyć teraz. Nie, jest to naprawdę. Jak są kable, ja sobie go na ziemi postawię. Nie, to taśma... Nie. Ona się w ogóle nie trzyma. Będzie dobrze? Okej. Okay. Próbujemy. Gdzie byliśmy? Słuchajcie. Byliśmy gdzieś tutaj. Dopóki nam brutalnie nie przerwano. To nie jest takie proste. Tak? Ta droga do sławy wygląda troszeczkę inaczej. W jaki sposób? Porozmawiajmy sobie najpierw o historii. Jak kiedyś wyglądali celebryci? Jaki znacie celebrytów wieku poprzedniego, tak bym powiedział? Nie? Nikt? Proszę? Bono? Bodo. Okej. Okay. Jestem bardzo blisko jakby twoich skojarzeń, zaraz zresztą zobaczymy. Ej, on dalej zjeżdża, naprawdę. Mogę sobie go na ziemi postawić. Mnie to wkurza. No nie, jedzie tak. Jasne. Jakoś w to nie wierzę, wiesz, także wolę sobie tego przypilnować. To jest idealny rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Brawo dla tego pana. To było piękne, naprawdę. Tego właśnie chciałem. Dobra. Słuchajcie, celebryci dnia poprzedniego. Powiedziałaś Bodo, jasne. Kto to jest? Krystyna Laska, bardzo dobrze. Punkty. Kto to jest? Jan Suzin, bardzo dobrze. I ci goście. Beatlesi. Co oni mają wspólnego, słuchajcie? Telewizja. To są ludzie, którzy dla swojego pokolenia mieli status mega gwiazd. Generalnie w historii muzyki mówi się nawet o Beatlesach, że Beatlesi byli jednym z ostatnich zespołów, który miał właśnie taki status mega gwiazd. Co się stało potem? Dlaczego ci, którzy nastąpili po nich, nie mieli już takiego statusu mega gwiazd? Nie mamy takich wielkich gwiazd telewizyjnych jak Krystyna Loska, która byłaby symbolem dla kilku pokoleń.
Bo ona, tak dokładnie, to jest prawidłowa odpowiedź, to ona była jedna. Dlaczego ona była jedna? Bo nie było dużej ilości programów. To samo jest z Beatlesami, tak? To znaczy, że oni byli mega gwiazdą, dlatego że w tym strumieniu wiadomości, który do nas napływał, w masowej komunikacji oni byli jedni. Natomiast dzisiaj ta sytuacja w mediach się zmieniła. My mamy więcej kanałów telewizyjnych. Nawet jeszcze rozmawiamy o samej telewizji. Ile macie kanałów telewizyjnych? Ręka w górę, kto wie, ile ma? Nie, to ja nie pytam, czy oglądacie, tak? Pytam, ile macie. Dobrze. Zero jest OK. Kanały na YouTubie też, dlatego że to też jest ekran, który wyżera wasz czas i wyżera waszą uwagę. Natomiast nadal będę się trzymał jednak telewizji. Ten status celebryty telewizyjnego został obniżony właśnie z powodu tego, że no ja mam ze 300 kanałów w telewizorze. Nie mam czasu ich oglądać. Więc nawet jeśli tam są jacyś ludzie, którzy, nie wiem, zapowiadają te programy, są jakimiś osobowościami tej telewizji, mój czas nie jest już tak jak kiedyś dedykowany w całości oglądaniu telewizji z Krystyną Loską, tylko jest rozdzielony pomiędzy te 300 kanałów. No i oczywiście jest internet, który wyżera czas, ten, który kiedyś poświęcaliśmy telewizorowi. Mamy YouTube, tak? Czyli ci, którzy nie mają telewizora, gdzie oglądają wideo? Na kanałach YouTube'a. Ile macie kanałów YouTube'a zasubskrybowanych? 50? 100? 200? Co nie? I teraz to wszystko sprawia, że ta osobowość celebrycka, ona się rozgałęzia. Mamy różne rodzaje, słuchajcie, mniejszych celebrytów. Kogo z tych ludzi znacie? Ten koleś. Kto to jest? Jarosław Kuźniarz. Dobrze. Ta kolesiuba. Dobrze. Tego znacie? Ten? Mister Wytrzesz. Jak to wygląda? Słuchajcie, i konsekwencja tego jest taka, że my w tej chwili nie mamy już tych mega gwiazd, natomiast mamy strasznie dużo celebrytów w skali mikro. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że mikro celebrytę można stworzyć w internecie, natomiast żeby urosnąć do skali makro, nadal potrzebujemy mass mediów. Czyli droga tak naprawdę jest w jedną stronę, bo stacje telewizyjne próbują tej drugiej drogi. Zaraz wam pokażę, w jaki sposób to działa. Natomiast jeśli mielibyśmy rozmawiać o jakiejś skali celebrytyzmu, ja sobie na potrzeby tej prezentacji opracowałem taką mini skalę celebrytyzmu, to słuchajcie, wygląda mniej więcej w taki sposób, że mamy celebrytów lokalnych, branżowych, konferencyjnych, niszowych, mikrocelebryta, tak? Blog, konferencja, zasięg kogoś takiego, jeśli chodzi o ten fame, to jest, nie wiem, 10 tysięcy ludzi. Jeśli 10 tysięcy ludzi cię zna, jesteś celebrytą. Natomiast jesteś celebrytą w bardzo mikroskali. Taki celebryta konferencyjny. Następnie mamy celebrytę pudelkowego. Pudelek, słuchajcie, ma dużo większy zasięg, natomiast nie ma jeszcze autorytetu tych tradycyjnych mediów. To nadal jest internet. Jeśli pudelek napisze o kimś, to więcej ludzi będzie go kojarzyć, natomiast ten celebrytyzm jego jest stosunkowo niewielki. Następnie mamy prasę. Celebryta Viva. Tak to nazywam. To oczywiście są skróty myślowe, to nie musi być Viva. I teraz sama Viva ma mniejszy zasięg niż pudelek. Natomiast Viva, Super Express, nie wiem, Fakt, Wyborcza i tak dalej, tradycyjne, twarde media, to jest coś, co sprawia, że my mamy nie tylko zasięg jako celebryci, ale i autorytet. No i na końcu tego wszystkiego mamy celebrytów tak zwanych TVN-owych, czyli tych gości, których zna cała Polska, natomiast popartych jeszcze autorytetem telewizji. I teraz te telewizje nadal są w stanie tworzyć takich celebrytów. Najlepszym przykładem są wszelkiego rodzaju programy typu X-Factor, jak oni tańczą, kto tam z kim na lodzie i tak dalej, i tak dalej. Bo co was interesował, słuchajcie, taki Gienek Loska, zanim zobaczyliście go w telewizji?
Nic, w ogóle was nie obchodzi, tak? Natomiast telewizja nadal jest w stanie wytworzyć tych celebrytów. Tylko że mamy do czynienia z pewnym trendem, o którym wy już tutaj powiedzieliście. Problem polega na tym, że pudelek rośnie, a wiwa spada. To znaczy, że jest coraz więcej ludzi, którzy nie mają tradycyjnego telewizora, nie czytają tradycyjnych gazet, a coraz częściej korzystają z YouTube'a, coraz częściej korzystają z internetu. I ci, te media widzą, że jest zapotrzebowanie na nowy rodzaj celebrytów. Choćby z tego względu, że charakter tych mediów się zmienia. Kiedyś Krystyna Loska czy Jan Suzin byli słynni z czego? Jakiego rodzaju to byli celebryci? Proszę? Osiągnięcia jakie? Umieli mówić. To byli goście, którzy pojawiali się w waszych domach po to, żeby wam dostarczyć wiadomości. Jan Suzin w dzienniku, wy nie pamiętacie pewnie, on w dzienniku telewizyjnym mówił, co się dzieje na świecie. I to jest wszystko. To, proszę? No. Tak, tak, oczywiście, natomiast generalnie chodzi o to, że jakby celebrytyzm jego polegał na tym, że on się pojawiał w naszych domach i coś mówił, tak? Natomiast dostarczał nam wiadomości. My byliśmy zainteresowani tymi wiadomościami, bo nie wiedzieliśmy wcześniej, nie mieliśmy skąd się dowiedzieć, nie było internetu. Natomiast osoba, która je dostarczała, urastała do rangi celebryty. Problem polega na tym, że dzisiaj ta rola mediów się zmienia. Kiedy ja oglądam, słuchajcie, telewizję, nawet informacyjną typu TVN24, ja się bardzo często nie dowiaduję stamtąd rzeczy, bo wcześniej znam je z internetu. Jeśli czytam gazetę papierową, wyborczą na przykład codzienną czy Rzeczpospolitą, ja się nie dowiaduję stamtąd rzeczy, bo rzeczy, które mnie interesują w czasie rzeczywistym, zostały mi dostarczone przez internet dzień wcześniej. Ta rola mediów się zmienia, tak? I tak samo musi się zmienić rola celebryty. Nie ma już jakby celebryty, który dostarcza wiadomości. On musi robić co innego. I teraz w tradycyjnych mediach pojawiają się nowi celebryci. Tak zwani, ja ich nazywam na swoje osobiste potrzeby, brandowani celebryci. Oni są tańsi do wyhodowania lokalnie niż do kupienia z zewnątrz. W przypadku telewizji nadal opłaca się kupować celebrytę, bo telewizja ma zasięg, generuje duże pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, w przypadku internetu, który jeszcze dla wielu takich tradycyjnych mediów jest dodatkiem na dorobku, nie opłaca się kupować wielkiego celebryty. Opłaca się go wyhodować w internecie. Natomiast media próbują robić coś takiego, czyli próbują brać tych swoich tradycyjnych celebrytów, typu Kuba Wojewódzki czy Agnieszka Szulin, i wrzucać ich do internetu. To generuje problemy. Dlatego, że o ile wy, blogerzy, wyrośliście w tych mediach cyfrowych, o tyle ci goście z mediów tradycyjnych, wrzuceni w te realia mediów cyfrowych, bardzo często nie do końca sobie dają radę. Nie czują tego tak dobrze jak wy i to nie zawsze działa. To znaczy, że blog prowadzony przez takiego telewizyjnego celebrytę nie zawsze, słuchajcie, jest wzbudza szacunek, czy jest pożądany. To jest najlepszy przykład z ostatnich z ostatnich dni. Pamiętacie, co Natalia Lesz napisała na blogu? Napisała recenzję filmu, tak? Jesteś Bogiem. Napisała, że jakby przytuliła magika, to wszystko by było inaczej. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Monika Richardson pisała o gasnącej świecy, o przycinaniu knota. Internet sobie z tego zaczął robić jaja, tak? Tradycyjni, goście tradycyjnych mediów nie do końca zawsze czują te media cyfrowe. Więc stacje telewizyjne i te tradycyjne media, które mocno inwestują w internet, mówią, ok, zgodnie z tym, co pokazałem wam na pierwszym slajdzie, istnieje też ta druga droga. Najpierw bloger, a potem celebryta. I to jest droga, którą jak najbardziej możecie pójść. To znaczy, że jeśli chcecie zostać znanym blogerem, to autorytet, którego potrzebujecie, jest nadal jeszcze
po stronie mediów tradycyjnych. I tak to wygląda. To znaczy, że jeśli zobaczycie na tych blogerów, o których wszyscy, nie wiem, słyszycie i tak dalej, którzy, można powiedzieć, w jakiś sposób wybijają się w tym światku, oni się nadal wybijają, jadąc na autorytecie mediów tradycyjnych. Kasia Tusk została felietonistką gazety Flash, tak? Dodaje jej to autorytetu. Chłopaki z Make Life Harder, którzy zasłynęli w internecie z nabijania się z Kasi Tusk, zaczęli pisać do magazynu Logo. Kominek zaczął pisać do Maxima, tak? I tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co daje tym ludziom, którzy zaistnieli w internecie, autorytet w mediach tradycyjnych. Większy mir, większe poważanie. I to jest droga, do której chciałem was namówić. Natomiast pytanie brzmi, w jaki sposób się za to zabrać? No i 5 krótkich lekcji, bo czasu mamy niewiele. Lekcja pierwsza. 3 grafy. Czyli tak naprawdę rozwój blogera. Jeśli rozmawiamy o tym, jak zaczynaliście pisać, to większość z was przeszła taką drogę, jak założyliście blog, to komu go najpierw pokazaliście? Mężowi, nie? Rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie w taki sposób to wygląda. Najpierw blog pokazujemy znajomym. Pierwszy graf, o którym chciałem wam opowiedzieć, to jest social graf. Graf, w którym w centrum jesteście wy, natomiast naokoło są ludzie, z którymi macie jakieś relacje społeczne. Jest sobie mama, jest sobie siostra, jest sobie jakiś przyjaciel, jest sobie kolega ze szkoły, jest ktoś, kogo lubię, jest ktoś, kogo nie lubię. Czytam ich nie dlatego, co piszą, tylko czytam ich dlatego, kim są. Cokolwiek moja siostra napisze na Facebooku, ja to przeczytam, choćby napisała, co tam jadła na śniadanie i tak dalej, bo mnie to interesuje, bo ja z nią mam relację. Problem polega na tym, że to rozwiązanie, słuchajcie, nie jest skalowalne. Bo w pewnym momencie zaczynacie docierać do ludzi, których wy jako osoby nic absolutnie nie obchodzicie. I teraz pisanie, co jadłem na śniadanie, kończy się źle, bo ludzie mówią, okej, koleś pisze nieinteresująco. W tym momencie przechodzimy od pierwszego grafu, od social grafu, do czegoś drugiego. Czegoś, co nazywa się interest graf. Interest graf jako koncept wygląda identycznie. To znaczy, że w środku jestem ja, natomiast naokoło nie są osoby, którymi się interesuję, tylko naokoło są moje zainteresowania, tak? Czyli ja się interesuję Dodą, interesuję się Gwiezdnymi Wojnami, interesuję się kominkiem, interesuję się marketingiem, interesuję się jabłkiem, interesuję się Googlem, więc czytam na ten temat. Niezależnie od tego, kto na ten temat napisze, ja będę to czytał, pod warunkiem oczywiście, że ma coś interesującego na ten temat do powiedzenia. I pierwsza ścieżka, którą powinniście przejść, to jest przejście od social grafu, czyli pisania, przepraszam, dla mnie i dla moich znajomych, do interest grafu. Pisania do ludzi, których wy jako osoby nic nie obchodzicie, natomiast interesuje ich temat, na który macie coś do powiedzenia. No i jest trzeci graf. Content graf. Ludzie czytają niekoniecznie na temat jakiś, ale czytają w medium, które zawsze czytali. Jest większe prawdopodobieństwo, słuchajcie, że ja się spotkam z jakimś artykułem w Gazecie Wyborczej albo w Rzeczpospolitej, niż w Fakcie albo Super Ekspresie. Dlatego, że jedno medium czytam, a innego nie czytam. I interest graf wygląda w sposób następujący. Jestem ja i są rzeczy, które czytam, oglądam, konsumuję w mediach. Więc czytam sobie Mediafana, czytam Antyweba, czytam Newsweeka, czytam Seta Godina, oglądam TVN24, czytam Wyborczą. Jak bloger ma żyć z tymi trzema grafami? Po pierwsze, zapomnij o pisaniu tylko do znajomych. To was strasznie mocno ogranicza. W momencie, kiedy przesuwacie się od social grafu do interest grafu, ludzie mają wobec was jakieś oczekiwania. Oni was nie znają osobiście, oni nie wiedzą, jak głębokimi jesteście osobami, jakie macie różniste zainteresowania. Oni czegoś od was chcą. Wiedzą, na czym się znacie w sposób płytki.
Na czym się zna, słuchajcie, Magda Gesser? Proszę? Na czym? Na marketingu? Na licencjonowaniu restauracji. Dobrze. I nie znacie jej jako osoby, natomiast jeśli będziecie chcieli dowiedzieć się czegoś o gotowaniu, o kulinariach i tak dalej, to jest szansa, że ona w tej konkretnej kategorii będzie autorytetem. Gdyby Magda Gesser zaczęła pisać o tańcu, bo na przykład jest wielką wielbicielką i tak dalej, to wy byście do niej po to nie przyszli. To jest mało wiarygodne, więc pytanie jest takie, kim jesteś dla twoich czytelników? Czego oni się po tobie spodziewają? Druga rzecz, słuchajcie, dotyczy content grafu i waszego ego. Blogerzy to są goście, którzy mają przerośnięte ego. Co nie? Mówię to jako koleś blogujący od 2004 roku. I teraz, jeśli chcecie budować ego, to proszę bardzo. Natomiast jeśli chcecie budować zasięg w blogu, to zapomnijcie o ego i idźcie tam, gdzie jest wasza widownia. Artykuł na Antywebie na temat technologii przeczyta więcej ludzi niż ten sam artykuł tej samej jakości na waszym blogu, na który albo nikt nie zagląda, bo jest nowy, albo nie zdążyliście zgromadzić takiej widowni i tak dalej, i tak dalej. Oddajcie ludziom content w zamian za widownię. Dlatego, że zobaczcie, zasięg jest tym, co wy zbieracie, treść jest tym, czym płacicie. Nauczcie się tej wymiany, a blogi będą rosły. Lekcja druga. Format. Słuchajcie, format to jest zjawisko znane z telewizji, z radia i tak dalej, i tak dalej. To, jak mówicie, jest dużo ważniejsze od tego, co mówić. Maciek Budzik pokazuje blogerki kulinarne, ma takie wideo, to tam jest taki kawałek, gdzie one się witają ze swoją widownią. Jak one mówią? Proszę? Tak, cześć kochane, a drugi się zaczyna, cześć kochane, a trzeci się zaczyna, cześć kochane, jak tam kochane, nie? I tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeśli ja miałbym odróżnić jedną od drugiej, to miałbym straszny problem, tak? To jest brak formatu. Format to jest coś, co odróżnia waszą treść od treści podawanej przez wszystkich innych. I teraz wsiądę sobie na te blogerki kulinarne, wchodzę sobie na jeden blog, wchodzę sobie na drugi blog z przepisami, nie widzę, słuchajcie, różnicy między jednym a drugim. I teraz jeśli ja, człowiek mediów takich tradycyjnych, powiedzmy z TVN-u czy z innej gazety wyborczej, miałbym szukać kogoś, kto byłby osobowością mojego tradycyjnego medialnego koncernu w internecie, to którą z tych blogerek kulinarnych ja wybiorę? Taką, co mówi, cześć kochane, cześć kochane, żadną. Słuchajcie, znacie ten projekt? To jest bloger kulinarny. Black Metal Vegan Chef. Jeśli nie znacie, to polecam jakby wygooglać na YouTubie. Mówi się tak, wygooglać na YouTubie? W każdym razie, to jest plakat, to jest format, słuchajcie, jak sobie włączycie, nie będę teraz puszczał tego wideo, natomiast jak sobie włączycie, on podaje przepisy kulinarne. Natomiast podaje je w takiej formie, jakiej byście się po blogu kulinarnym nie spodziewali. I teraz moje pytanie jest takie, który ma większe szanse na zaistnienie w mediach? Czy ten koleś, czy te gościowie, co mówią, cześć kochane? Co nie? Lekcja trzecia. Tutaj będzie wideo. Brand Energizer. W nauce o budowaniu marki istnieje coś takiego jak struktura marek wewnątrz marki. Skomplikowany koncept. Natomiast generalnie o co chodzi? Wy jako blog jesteście jedną marką, ale wewnątrz tej marki można przeprowadzać różnego rodzaju akcje. Teraz zamiast gadać, podam wam konkretny przykład. Znacie tych gości? Większość z was nie zna, nie? To jest Michał Sadowski. To jest Karol Wnukiewicz. Oni razem tworzą coś takiego, co nazywa się Brand 24. Narzędzie do monitorowania internetu. I teraz na dzień dobry to jest nudne. Jeśli nie interesujecie się marketingiem, mediami społecznościowymi zawodowo, to jest słabe, słuchajcie. Natomiast projekt, który oni odpalili nie dalej jak 2 tygodnie temu, nazywa się Bitsy Boys.
Jeśli nie widzieliście nigdy Beatsy Boys, to jakby tak to wygląda. Och jej, nie ma dźwięku. So much fun. Co nie? Ale spróbujemy inny kapelek. Nie? Już masz dość? Ale czekaj, inni tego nie znają, wiesz. A nie gra nic w ogóle. Co nie? Nie, startupy. Prosto z kanapy. Tam są słowa fajne, tak? Których nie słyszycie, ale to jest takie super. Nie, nie, mój szaleją, rośnie ambicja, gdy antyweb nasz projekt poleca. Nie jednej się koncem, zawsze się jedzę. Nie gra niepotrzebne, niesie mi potencja. Leszę bruski, a głodzki pięcia. Mija o tygodnie, a dalej w chodzie. Uruchamiam betę, to pojęcie w modzie. Warto to wstrzymać, z programami znamy. Pomogą, grazą, wyrzucą rękę. Lifestyle lubię mierda, cięty kominek. Odłużę las, trendy wyszło, cześć synek. Media pan zna się na reklamie. Vlogi nagrywa z rokiem, ramię w ramię. Patrz jak lepo, wpisu kurasa. Pokieruj śmiało, lajków, będzie masa. Drugie zegarki, pełen paki. Czytajka czeka na budowanie marki. Pijaj, zacznę imprezy branżowe. Kurać w porządku, tylko ma głowę. Przemyśl młody, biznesowy. Życie z reklamy, nie mam mowy. Usług tym płatę, jak góra udała. Mam konto z gwiazdy, znajdź mnie tam mała. Starczy wam. Jak chcecie... No, urwał się. Jest w YouTubie, jeśli chcecie, możecie sobie obejrzeć. Natomiast efekt tej akcji jest następujący. 200 tysięcy osób w ciągu 4 dni. Teledysk pokazywany w TVN CNBC w ciągu jakby 2 dni od premiery. Akcje społeczne robione na bazie teledysku, tak? Fanki z koszulkami, fanki bez koszulek, co mogą być nieletnie, więc jakby nie pokazuję. Co robi Brand Energizer z marką? Brand Energizer, słuchajcie, pokazuje, przedstawia markę środowiskom, które do tej pory nie miały z nią wiele wspólnego. I to działa. Ludzie was zapamiętają z czegoś niestandardowego, nieszablonowego, co robicie. Ja, słuchajcie, zajmuję się marketingiem. Zgłaszałaś się? Chciałaś coś powiedzieć? Czy się ubierasz? I to jest hermetyczne środowisko, tak? Na jakby skali celebryckości jestem gdzieś tam w konferencyjnej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po tym teledysku, w kilku miejscach, które się pokazałem, ludzie zaczepiają, mówią, Paweł, widziałem cię w teledysku, nie? To jest niesamowite. Natomiast działa ten Brand Energizer jako koncept, działa w offline. To jest to, co Red Bull zrobił ze swoim skokiem ostatnio. Tak? Pokazywanie marki w kontekście tego, gdzie ona no niekoniecznie musi występować, natomiast to się wpisuje w jej wartości i pokazywanie jej takim ludziom, którzy jeszcze nie są użytkownikami, ale być może coś łykną. Lekcja czwarta, słuchajcie, strategia księżyca. Strategia księżyca polega na tym, księżyc jest najjaśniejszym ciałem niebieskim na nocnym niebie. Problem polega na tym, że on nie ma w ogóle własnego światła. Całe światło, które ma księżyc, pochodzi skąd? Ze słońca. Księżyc świeci, wiem, 25 minut, mam liczony, mam licznik. Księżyc świeci światłem odbitym. Teraz, jak to się przekłada na blog? Jeśli macie blog i szukacie, słuchajcie, zasięgu, to robi się to, angażując ludzi, którzy mają jakiś zasięg i łączy się jeden z drugim, tak? Za pomocą na przykład wywiadów. To, co Artur Kraśnicki robi w sposób rewelacyjny. Robi wywiady z ludźmi z różnych środowisk. Ci ludzie w swoich środowiskach chwalą się też wywiadem i tak dalej. Dzięki temu ten blog zatacza coraz większe kręgi. Kolejny przykład, blog Pawła Ratajczaka. Mój homescreen. Nic innego jak seria wywiadów na temat tego, jakich aplikacji ludzie używają i tak dalej, i tak dalej. Ludzi, którzy mają większy zasięg na dzień dobry niż ten blog, natomiast dzięki temu, że oni się chwalą, że to jest jakby miłe łechtanie ich ego i tak dalej, to w tym momencie ten blog też buduje zasięg. I ostatnia rzecz, słuchajcie. Charyzma i emocje. To jest coś, co mi Komin podpowiedział. Przepraszam, że ci ukradłem parę slajdów. Siedziałem koło ciebie i wiesz, jak jest, nie?
Nie, słuchajcie, to się wiąże z tym, co mówiłem na samym początku o roli celebrytów w nowych mediach. W nowych mediach nie będziemy chcieli czytać o tym, co się stało. Chcemy wiedzieć, co sławni, tutaj dużo cudzysłów, o tym sądzą. Więc musicie mieć swoje zdanie. Bycie rozmemłanym, tak? Nie wiem tak naprawdę i tak dalej, nieposiadanie własnej opinii, nieposiadanie tej charyzmy, nieodwoływanie się do emocji, to jest prosta droga do utknięcia w tłumie. Jeśli chcecie się wyróżnić z tego tłumu, musicie pokazać charyzmę i emocje. I tego, słuchajcie, bardzo wam życzę. Dziękuję bardzo.